Porażająco niska frekwencja w wyborach samorządowych wyróżniła Suwałki na mapie subregionu. Nie wiem, co spowodowało, że mieszkańcy naszego miasta wytracają aktywność obywatelską, wyjawia nam prezydent Rynkiewicz, ale dodaje, że nie zamierza tego zjawiska biernie obserwować. Musimy uruchomić nowe, może instrumenty współpracy z mieszkańcami. Widzimy, że mamy bardzo dużo tutaj do zrobienia. Właściwie znikoma ilość mieszkańców uczestniczy w organizowanych przez samorząd spotkaniach, konsultacjach, choć są one ogłaszane w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Na zaproszenie samorządowców odpowiadają tak nieliczni mieszkańcy, że na salach organizatorów spotkań jest więcej niż obywateli miasta. W ramach tych konsultacji czasami my wychodzimy gdzieś poza mury oczywiście ratusza, organizujemy lokalnie jakieś spotkania, no ale no, frekwencja na tych spotkaniach jest taka sobie, raczej słaba. No i tutaj trzeba pobudzić nasze społeczeństwo do aktywności, do działania i to jest takie wyzwanie i zadanie dla samorządu na tą nową kadencję. Przykładu nie trzeba daleko szukać. W okresie kampanii wyborczej cały kraj obiegła historia zmiany logotypu Suwałk. Tymczasem w strategii, która była poddana konsultacjom, wypowiedziało się bardzo mało osób, bo i dokument obszerny i nieszczególnie porywający dla zwykłego zjadacza chleba. Kiedy jednak padła informacja, że miś uśmiech zniknie, larum przelało się chyba we wszystkich mediach i wracało niczym bumerang w dyskusjach suwałczan. Tak miś przysłużył się do promocji miasta, choć jej wydźwięk do pozytywnych nie należał. Mieszkańcy aktywizują się albo w ostatniej chwili, albo po podjęciu decyzji, która jest niezgodna z ich wolą. Nie potrafię tego zjawiska wyjaśnić, konkluduje Rynkiewicz. Przykładem niedostatecznej aktywności były również zakończone właśnie wybory samorządowe.